Druk numer 573, referuje ponownie Krzysztof Jakubowski. Uchwała dotyczy opinii dla ustawienia rozwiązania do rynku inwestycji przemysłu do jednej światowej. Powiem pierwszy. Opinuje się mówię, że to jedno z proponowanych budowa budynku opieki dla osób starszych w wiarze podziemy samochodowej na działkach już nie wiem, wymienionych tutaj odwiedzenia to zauważało, jest to dotyczące inwestycji na działkach wymienionych w sukcesowej religii. Uzasadnienie. Obiekt o proponowanej kwadraturze w charakterze wielodzielnym nie jest pożądany w ciasnej zabudowie przygotowaniem wizji sianowej i budowy jedynki. Wątpliwie się głównie przede wszystkim rozwiązanie komunikacyjne dla zamierzonej inwestycji. Tutaj opinia komisji jednogłośnie negatywna, jeden głos się wstrzymujący się. No to jest taka kwestia, no budynek, to jest pierwsza rzecz, to jest oczywiście jakiś wybieg budynek dla osób starszych, za chwilę będziemy mieli kolejną budynkę na ten sam teren, gdzie są dwa budynki, już nie ma mowy o osobach starszych. Jest to chwyt klasyczny. Natomiast nie wyobrażam sobie na przykład, gdy coś się stało w takim budynku, to tam rzeczywiście powstał, tam jest droga dojazdowa o szerokości niespełna 4 metry. Pytając sobie ewakuację takiego budynku z osobami starszymi. Kiedy straż pożarna dopuszcza 4,5 metra minimum drogi dojazdowe ewakuacji, więc no nie ma o czym mówić. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.